Godzina 14.46 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że na polu miejscowości Stękowa doszło do wypływu najprawdopodobniej ropy naftowej surowej. Na miejsce zdecydowano zostały też w fazie dwa dostępy w miejscowej jednostki SP Stękowej i wiatrakie w Gorlicach. I po dotarciu na miejsce kierujący działaniem korzystnie stwierdził, że wypływa na około 3 metry prawdopodobnie surowa ropa naftowa. To stwierdzenie spowodowało to, że na miejscu zostały wezwane specjalistyczne służby. Mowa tu o osobach, które znają się na rzeczy związane z ratownictwem górniczym i z kwestiami związanymi z działaniami podczas odwiertu ropy naftowej, no i likwidacji otworów, które powstały po wydobyciu ropy naftowej. Pierwsze działania skupiły się na zabezpieczeniu tej wypływającej substancji, tak to nazwijmy. I te działania skupiły się na zabezpieczeniu tego wypływu poprzez ułożenie zastawki z desek i słomy, które ograniczały wypływ, przedostawanie się i zanieczyszczanie dalszej części gruntu, zbieranie do beczek tej substancji i wykonanie wykopu, w którym zbierała się ta substancja, która przepływała fosą do tego wykonanego na ten czas zbiornika. Po dotarciu na miejsce kierownika dekonstrukcji i likwidacji odporów. Na miejscu zostały wysponowane ciągniki z zbiornikami asynizacyjnymi, którymi ta zebrana substancja została zbierana i przewożona. Po przyjeździe na miejscu ciężkiego sprzętu wykonano również prowizoryczny zbiornik o wymiarach 2x3 i głębokości na 2 metry, do którego zbierała się ta substancja. Z informacji, które udało się skryć, to prawdopodobnie z tego otworu wydobywała się surowa ropa naftowa, jak również gaz. Podjęta została decyzja po przybyciu kierownictwa ośrodka oddziału Krośnie Górniczego. Po konsultacjach nastąpiło zapalenie tej, kontrolowane zapalenie tego wypływającego gazu. Jeszcze wcześniej przed tą całą czynnością oczywiście wyznaczono strefę przy użyciu przyrządów pomiarowych. Nie wyznaczono strefy leżenia przed wybuchem, do której nie dopuszczone zostały inne osoby i sprzęt, mogły spowodować wybuch. I na chwilę obecną w dalszym ciągu straty prowadzą działania ze zbieraniem tej substancji. Dodatkowo po wykonaniu kontrolnego zapalenia tej substancji ustawiono dwie kurtyny w celu zabezpieczenia znajdującego się w pobliżu tego miejsca około 20 metrów żywopłotu i 50 metrów od tego miejsca lasu. No i w tej chwili te strażacy dokonują przywozu wody na miejsce tego zdarzenia, zapatrzenia do właśnie tych kurtyn i zabezpieczają to miejsce. Zebrano do tej pory około 2,5 tysiąca litrów ropy szlamu, który spływał do tego zbiornika na czas działań. Jeżeli chodzi o nasze działania na krzyżach, to wiadomo rozwojowa, że te wszystkie czynności są w tej chwili zrealizowane, spowodowały to, że jest to pod kontrolą strażaków i kierownictwa poszczególnych spółek, które specjalizują się właśnie w tego typu działaniach ratowniczych. No i działania myślę teraz na chwilę obecną też trudno powiedzieć, ile będą jeszcze trwały, ponieważ to sprawa jest rozwojowa i mówię, tutaj cały czas jest to monitorowane i kontrolowane przez specjalistów branży